Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku rowerowym. Dzisiaj zabieram TSDZ 2 wersji B w wycieczkę po Myśliborzu i okolicach. Jestem w Myśliborzu, jest tutaj jezioro myśliborskie. Myślę, że tereny bardzo fajne, czas pojeździć. Jedziemy. Pojeździmy sobie, zobaczymy z czym to się je. Kurde, mam mało powietrza, muszę dopompować zaraz gdzieś. Ale to zaraz gdzieś stanę. Marcin, patrz na nawigację, gdzie tu trzeba jechać. Używam jednych z moich najstarszych baterii. Chyba z 7 lat już ma bateria chińska. Ta, co powinna być tutaj w trójkącie, czyli pod ramą zamontowana. Ale mam ją w sakwie jako zapasową w tej chwili. Ja już się nie bawię, nie wkładam po prostu w ramę, bo jak do pracy jeździłem, to w ramię trzymałem, żeby po prostu ładować. Miałem gniazdo do ładowania, zresztą tu widzicie to gniazdo do ładowania, o. I miało to jakiś tam sens, nie? A zmierzam teraz do Grodziska, Grodu. Kurde, komin zostawiłem w domu, bo wziąłem do prania i trochę pizga w łeb. Znowu człowiek wie, że żyje jak jedzie. Miało się rozpogodzić, miało być słońce za chmurkami, a jest tylko chmurka. Słońca nie widać. Za to coś ciemnieje na niebie. No zobaczymy. Patrzcie. Muszę tędy iść. Teren jakiś zalewowy. Kurde, się wysłowić nie mogę. Teren jakiś zalewowy. No, można by było jechać w sumie, ale... Lepiej nie. Lepiej przejść, żeby się nie wypieprzyć. Tym bardziej, że zapomniałem spodni na wymianę. W razie był. Zobaczcie, jakie rozlewiska. Ekstra, nie? Co tam niesie? No, patrzcie, jaka gałąź pierdzieliła. Przy piastach wielobiegowych najlepsze jest to, że teraz sobie pierdyknę pierwszy bieg i od razu startuję z pierwszego biegu. Nie muszę, no zobaczcie, na samej manetce i pod górkę sobie wjeżdżam, nie? Nie muszę zmieniać jak tradycyjne przerzutki podczas jazdy. Zobaczcie, dzięki elektrykowi jest tutaj pod górę dosyć stromo. Delikatnie manetka i bezstresowo, nawet po boku, nie idąc po ścieżce, rower sam sobie wjeżdża. Mocniej naciśniemy, to aż się wyrywa. A ja wdrapuję się na to Grodzisko i zaraz wam trochę o nim opowiem. To, co tutaj widzicie, tutaj pozostałości Grodziska, tam jest to takie naturalne wzgórze, jest umocnione sztucznymi konstrukcjami ziemnymi. Grodzisko tutaj to tworzy wielki owal o dość łatwych do rozróżnienia granicach, ale oczywiście teraz nie widać, bo jest zielono strasznie. Najlepiej to by przyjechać, jak było w zimę, to byście widzieli najbardziej. Z tego, co się zorientowałem, było ono 2 razy wykorzystywano do celów obronnych. Najpierw ceniły wartości strategiczne tego miejsca ludy kultury łużyckiej, prasłowiańskiej inaczej, które pomiędzy VII a VI wiekiem przed naszą erą, słuchajcie, zbudowały tutaj pierwszy gród obronny. Był to koniec epoki brązu, a początek epoki żelaza, tak dla przypomnienia. Prawdopodobnie toczyły się tu liczne bitwy obronne. Położone miejsce wielokrotnie zapewne dawało schronienie ludności. Ponownie, słuchajcie, właściwości obronne tego miejsca zostało wykorzystane przez ludy pomorskie. W czasach Mieszka I i jego następców, to jest wiek X do XII, założono tutaj na nowo gród obronny. Ciekawe, nie? Takie płyse pole, teraz nic tutaj nie ma. Tak sobie wyobraźcie, co tu się kiedyś działo. Były usypane tutaj na nowo wały obronne i najprawdopodobniej znajdował się tutaj drewniany zamek, którego oczywiście szczątków nie zobaczymy już dzisiaj. Niestety cały ten zespół obronny w wieku XII i XIII był zwyczajnie w świecie przestarzały. Następnie gród właśnie został opuszczony i zaczął popadać w ruinę. No do dnia dzisiejszego niestety no nic już nie zobaczymy. Wszystkie konstrukcje drewniane, jakie tutaj były, zbutwiały. Prawdopodobnie w ziemi coś tam może jeszcze by się znalazło, jakby się dobrze poszukało. Takim dokumentem przeszłości to są właśnie te wały. I prawdopodobnie tutaj jest jeden z nich. Jeszcze przejdę tam kawałek dalej, to zobaczymy. Od strony jeziora, no szkoda, że nie mam właśnie swojej jednostki pływającej, bośmy z jeziora zobaczyli, ale od strony jeziora ponoć tam jest 12-metrowy taki wał. Teraz w czasie II wojny światowej to miejsce, ze względu na swoją wyżynę, wysokość, dobrą obserwację, było wykorzystywane także przez różne wojska, zapewne niemieckie, w celu obserwacji
co się dzieje na dole. A dowodem na to są znalezione tutaj fragmenty okopów z czasów właśnie II wojny światowej. Więc tak to właśnie wyglądało. Trochę czytałem o tym miejscu, dlatego tak się wymążam teraz. Generalnie właśnie fajnie takie miejsca iść. Jak się tak sobie wyobraźcie, stoi na środku właśnie drewniany zamek, wokół niego wały obronne zakończone drewnianymi palisadami i te walki na łuki, na pałki, na sikiery, czy co tam jeszcze mieli, cholera wie. Kurde, lubię taki klimat. Tak sobie czasami właśnie myślę, co tu mogło być, jak to wyglądało, tu chodzili ludzie. No, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, idę zobaczyć, może lepszy widok będzie gdzieś z góry. O, tam patrzcie, jakaś antena. Kurde, moje buty całe mokre. No nic, trudno się mówi. I żyje się dalej, ale gorąco, tak gorąco się ubrałem. Patrzcie, kurtkę mama, jest dosyć ciepło. No nic, trudno. Zobaczcie od tej strony, jak to wygląda. Widzicie, to są właśnie te wały. I w tamtą stronę. No nic, trzeba przejść po tych wichurach. Się porozwalały drzewa. Patrzcie, tutaj robi wrażenie, nie? Te wały. No. Doskonale to widać teraz. Jak możecie zauważyć, bardzo często teraz jeżdżę TSDZ-em, a z tego względu, że polubiłem, kurczę, słuchajcie, ten napęd. Jest naprawdę odmienny od poprzedniej wersji swojej, powiedzmy, nazwijmy A. Inaczej działa tu wspomaganie. Więc ci, co mówili, że żebym zmienił oprogramowanie na otwarte, na pewno mieli wiele racji, bo pewnie jakby zmienił oprogramowanie na otwarte w tamtym modelu, to pewnie odczucia miałbym takie same, także zwracam honor. Tyle, że ja nie chcę tego robić, bo jak wiecie, ja już mówiłem wielokrotnie, ja testuję napędy dla zwykłego Kowalskiego, który tam nie zna się, nie chce może ingerować w oprogramowanie oryginalne, nie zna się po prostu na tym. Chcę pokazać, na co stać taki napęd bez ingerencji, nie? Taki jak kupujecie, bezpośrednio zakładacie, a tu jest to dopracowane. No naprawdę wyśmienicie. Mnie to się bardzo podoba. Dlatego właśnie jeżdżę tym napędem i to nawet widzicie, w terenie, czy nie w terenie, w normalnych drogach asfaltowych, szutrowych, leśnych, świetnie sobie daję radę. No i zaznaczam, używam cały czas ten napęd z Alfine 8, czyli piastą wielobiegową. Często się pytacie, o patrz, jaki fajny piesek. Często się pytacie, jak tam z tymi piastami wielobiegowymi to się sprawdza? No mnie się sprawdza, no. Oczywiście wiecie, że nie jeżdżę tak. Przepraszam, ale koledzy tu się bardzo denerwują, bo jadę przy ich płocy. Ale ty fajny jesteś. I ty też, no. Tak, też cię pozdrawiam. No, świetnie sobie daję radę. Przekładam z tym napędem. Nic się nie mieli, także spokojnie. Nie jeżdżę też tak ekstremalnie, jak wiecie, tylko jak zwyczajny śmiertelnik, który czasem wjedzie w shooter, czasem wjedzie na normalną drogę. Także jak chcecie pakować się, to śmiało. Piasty wielobiegowe można. Tylko wszystko trzeba robić oczywiście z głową, nie? A teraz jadę na plażę do Myśliborza. Tam jest taka wysepka, która jest połączona niby pomostami takimi. Teraz zobaczymy. A przy okazji, nawiązując do pytania jednego z widzów, który mówi, że ma kupił TSDZ-a dwójkę właśnie i ma czujnik ten prędkości i mówi, że jak tak bym zamocował jak ja mam, to praktycznie tu nie ma w ogóle miejsca, nie ma odległości, nie? Żadnej. I co zrobić w takim przypadku? No to proponuję w takim przypadku nie w tym miejscu mocować, tylko wykombinować coś, żeby ten czujnik przenieść tu na górę. Tu albo pod spód na dół. No, trzeba coś pokombinować. Zawsze przy przeróbkach jakieś kombinacje trzeba dokonać i to będzie jedyne rozwiązanie. Ewentualnie dalej go puścić gdzieś tutaj, jeżeli jest możliwość. Jeżeli nie, no to mówię, góra albo dół, kombinacje i wszystko da się założyć. No nie ma wyjścia, czasem trzeba kombinować. Wszystko zależy od konstrukcji roweru, do jakiego montujemy napęd. Patrzcie, jak fajnie, pola. Znienawidzone żółte kwiatki przez moją żonę, bo jej śmierdzą. No, nie mają zbyt fajnego zapachu, no ale coś zrobić. Ale ładnie wyglądają, prawda? Tutaj to czuć taki nadmorski klimat. Czuję się, jakbym jeździł nad morzem, wiecie? Nie wiem czemu, ale tak jest. O, takie zobaczcie. No to nic nie ma ciekawego. Myślałem, że tam coś jakiś bardziej jest tam. To jest przejście na wyspę, widzę. Tak można przejść dookoła, tu, tu i tu. Nie będę się tam wciskał rowerem.
byłem tutaj na tej vanlife'owej wyprawie, jak tutaj byłem, także nie będę wchodził jeszcze raz. Chcesz, to sobie, niech sobie wejdzie, zobaczy Marcel w drodze, tam kanał. Tam sobie połazimy. Znaczy tam sobie połaziłem, także zobaczycie. No, taka plażyczka w Myśliborzu. Dobra, lećmy jakiś następny punkt oczaić. No tutaj jakaś park imienia Armii Krajowej. Jest ścieżka rowerowa. Jedziemy. Patrzcie jak fajnie. Tu polecimy. Kurde. Luks. Tak fu do jeziora. Kurde, jak to ekstra. Jak mi się tu podoba. Patrzcie. A tam coś. Tam coś jest. Zobaczcie jak to kiknie jest. Kurde, ja się cieszę z mojego zakupu, który niedługo wam pokażę. Kurde. Będę pływał w tej i we w te. Chodźmy dalej. Patrzcie jakie mostki, kurde. Tu lecimy. Co to jest? Wjedziemy tam? Nie powiem, że wjedziemy, chodźcie. Wjeżdżamy na kopczyk do góry. Tu można rowery zostawić, ale Marcel wjedzie. Jedziemy. Zakazu nie było, więc jeżdżam. Co tu jest? Jakaś ławeczka? Patrzcie, co ta ławeczka jest, patrzcie. O, widok na jezioro i patrzcie, tam jest przystań. Zarąbiście. Ławeczka, co można posiedzieć. Taki okrąglak widokowy. Dobra. Spadamy. Chyba tam pojedziemy, bo tam już chyba nic nie będzie. Déjà vu, déjà vu, już tu byłem, ale jadę teraz tam, a przyjechałem stamtąd. Tu jest ślepa. Kurde, powiem wam, że to fajnie na rower. Fajna miejscowość na rower, kurczę. Wszędzie, kurczę, przestrzenie można jeździć. To nie to, co nasze Police albo Szczecin, gdzie jestem. Tam nie ma gdzie jeździć. Po Puszczę Wrzęską już przyjeździłem dłuż i szerz. To nie ma gdzie za bardzo jeździć. Kurde, co tu się dzieje? O, dupę. Niestety, o, tędy przejadę. Dobra, przejadę. Jest tutaj. Patrzcie. Tajny przejazd boczny. To jedziemy. Jak wiecie, TSDZ lubi takie utrudnienia. Po co się męczyć? Włącz sobie jedynkę. O. Luks. Nawet samą manetką można jechać. Widzicie? Co to za jakiś pomnik dwugłowy potwór stoi? Potwór, jakbym jechać w komentarzach, że kogoś przezwałem. Nie, żartuję oczywiście. Nie wiem co tu jest, nie zgłębiłem tematu. Posąg z dwoma głowami. Ciekawe, Marcin, zaraz się wypieprzy, żebyś jedną ręką kręcił. O Jezu. A to tu, dobra, to jedźmy na trawę. A tu tam niby gdzieś. Tu! To, co tutaj widzicie, to jest pozostałość po tak zwanych Tchingplatz. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Jest to po niemiecku oczywiście. Na tego typu obiektach, czyli w takich amfiteatrach, odbywały się goebbelsowskie zgromadzenia. Thing, on się nazywał. Nie wiem, po niemiecku jak to się czyta. Na wolnym powietrzu jest. Był to specyficzny właśnie klimat taki i ta propaganda była przekazywana właśnie zwykłym ludziom w tego typu miejscach i tego typu miejsca powstawały na różnych obszarach przez Myśliborzan. Pod te miejsce nazywa się potocznie nazywane na wieży, bo tu stała wieża jeszcze, słuchajcie, tutaj jeszcze wcześniej powstał ten amfiteatr, bo w 1932 roku wbito pierwszą łopatę, że tak powiem, na tych terenach, dokładnie 2 września 1932 roku, a 4 grudnia przy dźwiękach dzwonów odbyło się poświęcenie miejsca pamięci, wieży tak zwane. A z wieży ku niebu zapłonął ofiarny płomień, jak czytamy w dokumentach. W tym miejscu corocznie odbywały się uroczystości, na przykład tak, 30 stycznia była nominacja Hitlera na kanclerza Rzeszy, żeby wysłowić się, mówię trudne wyrazy, 24 lutego na przykład rocznica ponownego założenia NSDAP w 1925 roku. 24 marca na przykład Narodowy Dzień Żałoby i tak dalej. Jeszcze wspomnę tylko 20 kwietnia urodziny Hitlera.
Narodowe Święto Pracy 1 maja i tak dalej, i tak dalej. Tu więcej tych świąt się odbywało. Wieża była tutaj zbudowana z cegły klinkierowej. W dolnej części pod arkadą zwieńczoną neoromańskim łukiem znajdowała się nisza, w której na ścianie, prawdopodobnie obok żelaznego krzyża, widniał napis w wolnym tłumaczeniu: stoimy mocno na niemieckiej ziemi, wierni i silni, silnymi rękoma bronimy naszą sól ziemi. No mieli fantazję, no. Mieli fantazję. No i pozostało tylko, widzicie, takie coś. Ciekawe, czy dzisiaj są jakieś imprezy się odbywają, myśliborskie. No to takie właśnie historie są tutaj. Tyle, słuchajcie, jazdy po Myśliborzu. Zrobiłem niedużo, bo 8-7 km, ale zanim dojadę będzie około 10 km. Ale no, czekałem tak późno, słuchajcie, już jest godzina 16. Muszę wracać do auta, bo jestem na jednym ze swoich van life'ów. Chcę się przemieścić w inne miejsce, a nie, no, się niedługo nie będzie się ściemniać, ale jeszcze muszę znaleźć. Jak wiecie, ja jeżdżę na spontanie na swoje van life'y i właśnie zwiedzam na rowerze okolice. A że jest godzina 16, to już jest późno. Zanim znajdę jakąś miejscówkę, może być za ciemno, a po ciemku się ciężko szuka. Więc wracamy. Stoi moja perła. A tu jest cmentarz. Stoi moja perła. Proszę bardzo, czeka na mnie. Ale zanim zakończymy, słuchajcie, jeżeli chcecie sobie zelektryfikować swój własny rower i tak jak ja zwiedzać okolice bez najmniejszego zmęczenia, z przyjemnością, to zapraszam Was na stronę esubike.com, gdzie zakupicie doskonałe zestawy do elektryfikacji, czy to centralny silnik TSDZ2 w wersji B już jest dostępny, czy silnik w tylnym lub w przednim kole o różnych mocach dostępny jest również na stronie. Ceny są bardzo fajne. Wysyłka, słuchajcie, jest z Polski i z Niemiec, także dostajecie to błyskawicznie. Dodatkowo mam dla Was kodzik rabatowy, który zmniejszy Wasz koszyk zakupowy o fajną kwotę. A jaką? Zobaczcie w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!